Promocje to ogólnopolska impreza w Legnickiej Galerii Sztuki obecna już od 3 dekad. To jest jeden z ważniejszych w Polsce, bardziej prestiżowych przeglądów, do których mogą się zgłosić, tak jak powiedziałam, młodzi malarze, czyli absolwenci uczelni artystycznych, ale zajmujący się malarstwem, nie innymi mediami, tylko malarstwem, którzy ukończyli tę uczelnię w tym roku albo w roku poprzednim. 29 listopada o godzinie 18 odbędzie się wernisaż wystawy, podczas którego ogłoszeni zostaną zwycięzcy promocji 2019. Ci są już znani, ale jedynie jury, które we wtorek zakończyło obrady. Kto wygrał, tego nikt nie zdradza. Wiemy jedynie, jakie cechy zwycięskich prac zwróciły szczególną uwagę jurorów. Nagrodziliśmy pracę, która jest taka realistyczna. Bardzo taki wyciszony realizm monochromatyczny, bardzo smacznie, bardzo dobrze namalowana rzecz. Nagrodziliśmy też ekspresję taką rodem z lat 80. i nagrodziliśmy coś właśnie takiego, co jest na pograniczu abstrakcji i realizmu. To jest taki dyptyk, który fajnie gra z właśnie wokół tej granicy i ma taki wydźwięk też uniwersalny, nawet metafizyczny. W tym roku jednak nie przyznano Grand Prix wystawy. Jury tłumaczy to tym, że przegląd pokazuje, iż młodzi twórcy dysponują warsztatem i talentem, ale jurorzy chcieliby, aby w swojej twórczości potrafili sięgać po więcej, eksperymentować i zaskakiwać. Trochę jakby mamy lekki niedosyt związany z brakiem wobec faktu, że jest to w końcu malarstwo ludzi młodych, pewnej odwagi w spojrzeniu na to, co się dookoła dzieje i przełożeniu tej nowoczesności na język plastyczny. Tego tutaj nam jakby zabrakło. A przecież to właśnie młodość jest tym czasem w życiu, w którym człowiek może pozwolić sobie na wyjście poza ramy konwencji. Na wernisaż tegorocznych promocji wstęp jest wolny, informuje Galeria Sztuki w Legnicy.